Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Goście. W okresie od ostatniej sesji wydałem 3 zarządzenia, które dotyczyły określenia układu wykonawczego budżetu gminy Kolno na 2014 rok, zmian w budżecie gminy Kolno na 2014 rok, powołanie komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gminy Kolno. Ponadto w okresie od ostatniej sesji wydałem 3 decyzje lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę dróg we wsiach Stary Gromadzyn, Zastrodzie i Rydzewo. Wydałem 6 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji drogowych. 5 z nich dotyczy inwestycji na drogach gminnych. 1 dotyczy drogi powiatowej Bialiki Lubin Górskie. W drodze przetargu dokonałem sprzedaży 2 działek będących własnością gminy Kolno, położonych we wsi Stary Gromadzyn. Ogłosiłem i rozstrzygnąłem zamówienia dotyczące paliw do pojazdów i maszyn będących w dyspozycji Urzędu Gminy Kolno. Dostawcą paliw będzie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie. Uchwały podjęte na ostatniej sesji zostały przekazane do Wojewody Podlaskiego i do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Dziękuję bardzo.